polskim kościele jest to cały czas temat tabu, choć sami księża przyznają, że problem samobójstw wśród katolickich duchownych jest coraz poważniejszy i są również takie relacje, że księża, którzy mają te myśli samobójcze, słyszą od swoich przełożonych, że przecież każdy przechodzi kryzys i dzisiaj porozmawiamy o tym, gdzie znaleźć w takim razie rozwiązanie. To jest program Kapłan na rozdrożu. Kornelia Chojecka, zapraszam. Księża i siostry zakonne, jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. My wracamy po przerwie z tym cyklem Kapłan na rozdrożu. Wystartowaliśmy z programem na początku tego roku, a cel był jeden, żeby pomóc właśnie księżom oraz zakonnicom, tym osobom, które są głęboko w Kościele katolickim i przechodzą przez jakiś kryzys. Także witam serdecznie pomysłodawcę tego programu. Jest z nami były ksiądz Jerzy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią i wszystkich widzów. Rzeczywiście przez te kilka miesięcy udało nam się przeprowadzić wywiady z byłymi księżmi. Cały czas czekamy też na byłą zakonnicę, ale również w prywatnych wiadomościach zgłaszały się do nas osoby w kryzysie, także teraz też zachęcamy do kontaktu. Możecie do nas pisać, możecie do nas dzwonić. Tutaj na planszy znajdziecie te dane, a mam nadzieję, że ten dzisiejszy program pomoże chociażby jednej osobie, bo inspiracją do poruszenia tego trudnego tematu samobójstw wśród księży były niedawno opublikowane dane z Brazylii. Pokazują te dane, że od sierpnia 2016 roku do końca czerwca tego roku 40 księży odebrało sobie życie w Brazylii. Oczywiście to mówimy tutaj liczby, ale to są po prostu tragedie konkretnych osób. Jeśli chodzi o Polskę, ten temat również jest poruszany, ale póki co nie mamy oficjalnych statystyk, choć na przykład ksiądz Isakowicz Zaleski przyznaje, że władze kościelne są bezradne wobec tego problemu i podaje przykład diecezji tarnowskiej, gdzie w przeciągu ostatnich kilku lat przynajmniej 8 księży popełniło samobójstwo. I tutaj moje pierwsze pytanie do byłego księdza Jurka. Był pan księdzem kilka lat i cały czas tak naprawdę ma pan kontakt z księżmi, z byłymi duchownymi. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś plagą samobójstw wśród księży? Dokładnie tak się wydaje, że to zjawisko osamotnienia, depresji wśród księży, które zwykle te zjawiska samotności i później pewnej braku nadziei leżą niewątpliwie u podstaw decyzji o odebraniu sobie życia, no stają się coraz bardziej powszechne. Z moich czasów, no a to jest sprzed 30 lat, widziałem symptomy, bardzo wyraźne symptomy tego zjawiska. Na przykład na jednej parafii, na której byłem, większość wikarych po 3-4 latach odchodziła z depresją. Dlaczego? Jakie były powody najczęstsze? Akurat na tej parafii był głównym powodem była postawa taka opresyjna proboszcza, który był na tej parafii. Więc on wytwarzał trudną, taką do zniesienia, nerwową atmosferę. Ktoś, kto był słabszej takiej kondycji psychicznej, to niewątpliwie to na nim się odbijało. Pamiętam takiego kolegę, który był razem ze mną. On codziennie dzwonił do swojej mamy telefonicznie, komórek nie było wówczas. Codziennie przez telefon odbywał
dosyć długą rozmowę telefoniczną. Było to nawet takie dziwne zjawisko, no bo dorosły facet, troszkę nawet wyśmiewano go. No ale to jeden z takich objawów. Tu rzeczywiście mówi pan o tym proboszczu. Ksiądz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z RMF FM też powiedział o tych powodach samobójstw wśród księży i jednym z tych powodów są właśnie patologie w samych strukturach kościelnych. Ja chciałam teraz oddać głos na chwilę byłemu księdzu, który urodził się w Brazylii, jest Polakiem, a był księdzem w Irlandii. Arsenio Fialek był gościem naszego programu Kapłan na Rozdrożu i posłuchajmy jego, kiedy mówił o swoim kryzysie, kiedy sam miał myśli samobójcze. Dopiero teraz ja odzyskuję tak naprawdę odwagę i pełną wolność, żeby mówić, kim byłem, co byłem. Co się działo? I przez lata ja męczyłem się bardzo z myślami samobójczymi. A świat postrzegał mnie, tak jak przeczytałem tutaj, jako na zewnątrz sprawiedliwy, pobożny, grzeczny, zawsze miły, zawsze chętny do pomocy. Tak mnie postrzegali. A w środku ja byłem trupem, ja umierałem w różnych bólach emocjonalnych. Niektórzy, najbliżsi tacy moi ludzie, tutaj w Dublinie też, ale też... W Irlandii były takie sytuacje, gdzie wypiłem, to ludzie widzieli, jak pękałem, płakałem bardzo. Więc były takie sytuacje, że sobie już nie radziłem i przy niektórych ludziach pękłem. Nie? Ale do końca one tego nie widzieli i nie wiedzieli, co się dzieje. Nawet sam nieraz nie wiedziałem. A jak myślisz, czy taki stan właśnie tego podwójnego życia i tego takiego cierpienia wewnętrznego jest popularny wśród księży, czy zakonnic, zakonników katolickich, czy raczej po prostu ty byłeś jakimś wyjątkiem? Nie chcę rzucać wyroków tutaj, Pawle, ale ja przypuszczam, że tak. Tylko to jest zawsze tak kryte głęboko w sercu, tak głęboko w sercu, nie chcemy to pokazać. Mamy tą tendencję, ludzie lubią nas widzieć jako takich świętych bohaterów, więc wystawią nas na ten pedestał i człowiek tak się zachowuje i w pewnym momencie naprawdę już nie wiesz, kim ty tak naprawdę jesteś, zachowujesz się tak. Taka schizofrenia duchowa, emocjonalna, nie wiem jak to nawet nazwać, ale myślę, że wielu na to cierpi, wiele. Były ksiądz Arsenio Fialek mówi mocne słowa o schizofrenii duchowo-emocjonalnej. Mówił również o tym zakładaniu masek, że tak naprawdę często w środku, we wnętrzu jest jakaś burza, poważny kryzys emocjonalny czy psychiczny, ale ksiądz jako ta osoba duchowna, jako osoba publiczna, to musi założyć tą maskę i pójść do wiernych. Rzeczywiście, kiedy słuchałam tej rozmowy z byłym księdzem, no zrobiło mi się po prostu tak po ludzku przykro tych osób. Chciałam zapytać pana, jak pan na to patrzy, w jaki sposób, no jak można zaradzić temu, że osoba duchowna jako normalny człowiek będzie mieć przeróżne kryzysy, a z drugiej strony jest właśnie tą osobą duchowną, która jest postrzegana często w polskim społeczeństwie jako taki półbóg, jako ten kapłan, pośrednik. Jak to pogodzić? Po pierwsze, myślę, że naturalnie każda osoba w swoim życiu przeżywa trudne chwile, trudne momenty. Każdemu z nas w życiu towarzyszą napięcia, sytuacje stresowe. W przypadku księży, tutaj zasygnalizował mój poprzednik, dochodzi do znaczenia to podwójna rzeczywistość, powiedziałbym, mówię w tej chwili językiem katolickim. Napięcie, które powstaje pomiędzy tak zwanym sakrum i profanum, czyli pomiędzy liturgią, czynnościami związanymi z kultem, obowiązkami kapłańskimi, kazaniami, spowiedzią, posługą tą właśnie ogólnie liturgiczną, a światem, który każdy z nas go doświadcza, on jest bezwzględny.
na przykład katecheta w szkole codziennie staje w sytuacji takiej często konfrontacyjnej z krytyczną młodzieżą, zwyczajnymi problemami dyscyplinarnymi dzieci w szkole i tak dalej, szereg innych rzeczy. Jeżeli do tego jeszcze dochodzą osobiste rzeczy nieułożone, no to powstają problemy, które często są nie do udźwignięcia, które powodują depresję i inne zjawiska już takie patologiczne, które wymagają porady, pomocy psychologicznej, a nie zawsze ona jest dostępna albo też nie wypada z niej skorzystać. Różnie to bywa. No rzeczywiście, tak z tego, co dzisiaj też rozmawiamy, o tym media mówią już od miesięcy, te problemy psychiczne wśród duchownych się nawarstwiają. Ja dzisiaj natrafiłam na rozmowę księdza Jana z Wirtualną Polską w rozmowie z Magdą Miesinik. Ksiądz Jan przyznaje, że próbował sobie odebrać życie, bo depresja była tak silna, że wygrała z wiarą. Kryzys wiary, nagłe uczucie, które nie może się spełnić, odosobnienie wymieniał. Z tymi problemami ksiądz Jan poszedł do przełożonych i poprosił o pomoc. Wtedy właśnie usłyszał, że każdy przecież przechodzi kryzys i został wysłany na urlop. Urlop nie pomógł. Po nieudanej próbie samobójczej ksiądz Jan kontaktował się z kilkoma duchownymi, którzy też próbowali się targnąć na swoje życie. I niestety wszyscy ci księża, jak relacjonuje ksiądz Jan, przyznają, że jedyną reakcją przełożonych była rozmowa o potrzebie wyspowiadania się z tego, co zrobili, i szybkie przeniesienie się w inne miejsce Polski. Pytanie, gdzie ksiądz, który ma myśli samobójcze, który zmaga się z depresją, gdzie taki ksiądz może szukać realnego wsparcia? No to rada taka uniwersalna. Każdy człowiek, który rzeczywiście doświadcza poważnych problemów życiowych, które przekładają się na psychikę, powinien szukać pomocy psychologa. Najlepiej sprawdzonego psychologa. Każdy to jest indywidualne już rozwiązanie, gdzie i jak. No, po drugie, pomaga niewątpliwie środowisko życzliwe, sprzyjające, serdeczne. Wiemy, że ja sam osobiście to wiem to z rozmów z innymi księżmi, że niestety nie zawsze koledzy są czy potrafią być życzliwi, natomiast przełożeni zwykle nie grzeszą chęcią pomocy, chęcią zrozumienia i życzliwością. Często są najgorszymi w tej roli. To taki również wniosek z rozmowy o ubiegłym tygodniu ze stosunkowo młodym księdzem, który odszedł. To bieżąca sytuacja w ostatnim czasie. Czyli tak jak rozumiem, ten ksiądz stosunkowo niedawno odszedł z kościoła, ale czy może pan powiedzieć przy okazji naszym widzom, jaki był taki powód, który przeważył? No bo jak wiemy, to jest ogromnie trudna decyzja. Co było tym powodem kluczowym w decyzji odejścia? To młody człowiek, 30-parolatek, który na swojej parafii natrafił jakąś taką osobę, która mu dokuczała. Czepiał się różnych szczegółów. Nie chciałbym ujawniać tych szczegółów jego sytuacji, ale to było jakby społecznie, publicznie nagłośnione. Nie z jego winy, to zupełnie obiektywne rzeczy. Ale on był atakowany jakby w imieniu Kościoła. Szukał pomocy u przełożonych, nie doświadczył jej. Znalazł pocieszenie w życzliwym domu i znalazł zrozumienie, no i powiem tak kolokwialnie, on tak to też osobiście nazwał, znalazł pocieszenie u dziewczyny. Efektem ich relacji jest dziecko. I tutaj słowa uznania, wyraziłem mu je osobiście, ale w tej chwili powtórzę to publicznie.
jest to postawa godna uznania i szacunku, że on jako ksiądz decydował się ujawnić to i zrezygnować z kapłaństwa i zająć się tą dziewczyną i dzieckiem, które się urodziło. Wiem, że publicznie to jest w katolickich środowiskach negatywnie oceniane, ale z punktu widzenia biblijnego jest to jak najbardziej normalne zachowanie, normalna postawa, a w przypadku postawy tego księdza jest to godne najwyższego uznania i szacunku. Dlaczego tak jest? No to oczywiście Biblia od tego się zaczyna, kiedy opisuje dzieło stworzenia, kiedy Bóg stworzył człowieka, to przekazał mu dwa polecenia. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, to po pierwsze. I czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli zarządzajcie ziemią tak jak dobrze, jak potraficie. Więc jest to powszechne polecenie skierowane do wszystkich ludzi. Rzeczywiście ta historia, o której przed chwilą pan opowiedział z ostatnich dni, można powiedzieć, no jest kolejnym dowodem, który pokazuje na to, jak sprzeczny z naturą jest celibat i to, co przed chwilą też pan powiedział, że jest po prostu to niebiblijne. Ja tak przy okazji powiem, z rozmów z ludźmi w ostatnich tygodniach, akurat miałam ich sporo w różnych miejscach Polski, to często ludzie zahaczeni o celibat, czy uważają, że jest zgodny z Biblią, kiedy pokazuje im się właśnie ten fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, że biskup to ma być po prostu mąż jednej żony. W 90% myślę, są reakcje pozytywne. Ludzie właśnie mówią, że nie zgadzają się z celibatem i że celibat jest powodem tych różnych patologii. To tak, jeśli chodzi też o ten odbiór społeczny. I może pokażmy teraz w rozmowie o przyczynach samobójstw, myśli samobójczych wśród księży, pokażmy fragment naszej rozmowy już sprzed kilku lat z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim, który mówi właśnie o takim społecznym odbiorze księży w Polsce. Coraz częściej wstyd być księdzem, wstyd się pokazać w przestrzeni publicznej, gdy chodzi o strój duchowny, w metrze, w pociągu, w tramwaju czy w autobusie. Ja mam osobiście z tym coraz większy problem. No to znaczy doszło do tak głębokiego upadku obrazu społecznego osoby duchownej Kościoła rzymskokatolickiego. I jeśli Kościół katolicki nie zatrzyma tego gwałtownego procesu utraty wiarygodności, no to oczywiście odejdzie od Kościoła prawie całe młode pokolenie młodych ludzi. Można powiedzieć, takie alarmistyczne przesłanie księdza profesora Kobylińskiego, ale chciałam w tym kontekście zapytać, czy według pana może to być jedna składowa tego procesu, upadek pozycji Kościoła katolickiego w Polsce, która się składa na takie gorsze samopoczucie psychiczne czy kryzysy psychiczne księży? Tak, to oczywiste. Wydaje się być, że to jest oczywiste. Wraz z upadkiem autorytetu duchownych to rzutuje na każdego, właściwie na każdego księdza. Zmniejszy się prestiż, znaczenie, autorytet duchownych. No i to dotyczy niewątpliwie po ujawnieniu wszystkich afer moralnych, nadużyć finansowych, całego zjawiska pedofilii, tudzież dosyć powszechnego zjawiska homoseksualizmu wśród duchownych. No każdy zwyczajny człowiek, kiedy spotyka się z księdzem, mimo woli zadaje sobie pytanie, kim tak naprawdę ten ksiądz jest prywatnie. Bo poza tym oficjalnym wizerunkiem przecież każdy jakieś życie prywatne jednak prowadzi. Poza swoją publiczną działalnością. Jeszcze tylko chciałem dodać w przypadku taki wniosek, głos tego młodego księdza. On zakończył moją rozmowę
właśnie takim uznaniem i wdzięczności, podziękowania dla nas ze środowiska protestanckiego. Powiedział, że moi przełożeni, środowisko katolickie w domyśle nie pomogło mi, natomiast z waszej strony, ze strony protestantów, doświadczam życzliwości i chęci pomocy w tej trudnej sytuacji, w której on się znalazł. Stara się jak może, pracuje, żeby utrzymać tą dziewczynę, założyć rodzinę, utrzymać dziecko. Dziękujemy za to świadectwo. Myślę, że też to szczególnie są ważne słowa dla widzów telewizji Idź Pod Prąd i dla osób, które nas wspierają, bo my też oferujemy pomoc nie tylko psychologiczną, nie tylko też taką duszpasterską, ale też pomoc materialną właśnie osobom, które decydują się odejść z kościoła, bo tak jak pan mówił i wielokrotnie o tym mówiliśmy, ksiądz wychodząc z kościoła no startuje całkowicie od początku, a często jeszcze ma wiele osób, które są mu wrogie. Dlatego też na koniec dzisiejszej rozmowy chciałam zapytać o takie konkretne porady, czy po prostu słowa w kierunku szczególnie do tych księży, którzy zmagają się z kryzysem, nie widzą sensu życia, no i czują się w takim potrzasku. Gdybym sam miał coś powiedzieć do księży, którzy są w trudnej sytuacji, skorzystałbym z własnego doświadczenia. Wielkim moim przywilejem i łaską było to, że sam wcześniej sięgnąłem do Biblii. Kiedy znalazłem się na rekolekcjach oazowych księdza Franciszka Blachnickiego po drugim roku w seminarium, zobaczyłem pierwsze wytłumaczenie problemu, który był w kościele katolickim, problemów, które już wcześniej widziałem, ale byłem wobec nich bezradny. Wtedy, kiedy zacząłem czytać Biblię, zobaczyłem biblijny obraz kościoła. I kiedy zetknąłem się z ideą i wizją odnowy Kościoła, którą proponował ksiądz Franciszek Blachnicki, zobaczyłem drogę, kierunek, drogę wyjścia. A więc Biblia, która zawiera Słowo Boże, spisane czarno na białym, które jest sprawdzonym najwyższym autorytetem, sprawdzonym wewnętrznie, Biblia jest wewnętrznie spójna, wielokrotnie się sprawdziła, potwierdza się w jakikolwiek sposób i historycznie również to świadectwo o Biblii można wydać jako o najważniejszym i najwyższym autorytecie, do którego warto sięgać, czytać uważnie i ze zrozumieniem. To znaczy poważne potraktowanie Słowa Bożego, nie tylko oficjalnie, liturgicznie, ale osobiście do swojego życia. Po drugie, niewątpliwie czytając Biblię, nie trudno spotkać się z centralną postacią Biblii, czyli z postacią Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, czyli Mesjasza. Tą wskazówkę, w ramach tej wskazówki pozwolę sobie zacytować z pisma, z pierwszego listu Jana, z 5 rozdziału, wiersze od 10 do 12, bo jest tam doskonała puenta. Pisze Jan apostoł 5:10. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które złożył on o swoim Synu. Treścią tego świadectwa jest to, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. I teraz puentuje Jan prosto. Kto ma Syna, ten ma życie.
kto ma Syna Bożego, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Więc kto ma Syna, ten ma życie. Nie tylko życie wieczne, ale może również zachować swoje życie doczesne, niezależnie od tego, jakie trudności by przechodził. To jest taka podstawa. Zadałem to pytanie publiczne. Dlaczego księża katoliccy popełniają samobójstwa? Dlaczego decydują się na odebranie sobie życia? Część uczestników, obserwatorów mojego profilu na Facebooku pod nazwą Jerzy Pawłowski, tudzież były ksiądz Jerzy, zaczęło odpowiadać. Wielu z nich wskazuje na brak wiary u księży. Może to dziwnie zabrzmi, ale tak. Jestem w pełni świadomie, mogę to potwierdzić. Większość księży w sensie biblijnym to są osoby niewierzące. Oni tylko wykonują swoją pracę. To jest ich zawód. Mówić o Bogu, mówić pobożne rzeczy, odgrywać osoby religijne, uświęcone, ale to jest tak naprawdę gra. To jest część ich profesji, ich zawodu, za które otrzymują jakieś wynagrodzenie. Natomiast kwestia wiary to głęboko osobista kwestia, którą doświadcza się nie tylko poprzez swój rozum, ale która rozgrywa się w centrum osobowości człowieka, czyli to, co Biblia nazywa sercem. Myślę, że to jest też ważne pytanie na koniec dla księży. Czy macie osobistą relację z Jezusem Chrystusem? Na koniec też naszego programu pokażemy skrót właśnie 4 praw duchowego życia. Tę książeczkę szczególnie mocno promował ksiądz Franciszek Blachnicki w latach 70., w latach 80. w ruchu oazowym. A jeśli mówimy tutaj o depresji, o myślach samobójczych, to właśnie osoba Jezusa Chrystusa, osoba, która kocha i to na wieki każdego człowieka, która nas nie opuści, nie zdradzi, nie zawiedzie, może być tym wspaniałym ratunkiem dla osób, które są w kryzysie. Tak jak mówiłam na początku, gorąco zachęcamy Was do kontaktu. Czekamy również na Wasze komentarze pod tym programem oraz na propozycje gości do kolejnych odcinków programu Kapłan na rozdrożu. Ja na dzisiaj już się żegnam. Z nami były ksiądz Jerzy na łączach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. To jest oczywiście pomysł biblijnych chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych. Tego ksiądz Blachnicki nie wymyślił, tylko przyjął i zaczął używać na masową skalę w Polsce. Tam mówiliśmy, że są prawa fizyki, na przykład prawo grawitacji. Możesz nie wierzyć w prawo grawitacji, no ale jak wyskoczysz przez okno, no to wierzysz tam na dole. Zależy, z którego piętra ci przyjdzie wyskoczyć, no to jeszcze będziesz miał czas na ewentualnie zastosowanie tego nowego odkrycia, że istnieje prawo grawitacji, no to dokładnie tak samo istnieją prawa życia duchowego. I tam pierwsze prawo, że Bóg wspaniale cię stworzył, kocha cię, Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan, wspaniałe zamierzenia. No, czyli wiadomość optymistyczna. No tak się i Biblia zaczyna ze wspaniałego stworzenia. Potem przychodzi drugie prawo. Człowiek zgrzeszył. Ty, ja zgrzeszyliśmy. Z powodu grzechu zasługujemy na wieczne potępienie, czyli oddzielenie od Boga. Nie możemy za grzech Bogu zapłacić 3 pielgrzymkami do Częstochowy, nie? Na przykład ukradniesz coś, no to pójdziesz na pielgrzymkę. Tam coś jeszcze innego, no to 2 razy pójdziesz na pielgrzymkę. To jest pogańskie kupczenie, nie mające z chrześcijaństwem nic wspólnego. I to głosił ksiądz. I to myśmy w ruchu oazowym głosili, że z powodu grzechu jedyną sprawiedliwą karą jest wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło. No i trzecie prawo. Bóg dał rozwiązanie. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jezus przyszedł, aby umrzeć zamiast mnie i ciebie. I ta przepaść, z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek, tu przepaść, której nikt nie może pokonać, zostaje pokonana przez krzyż Chrystusa.
ramiona krzyża, jak gdyby łączą te dwie oddzielone przepaścią rzeczywistości, czyli Bóg i grzeszni ludzie. Ale czwarte prawo mówi, nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musisz osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Czyli uznać, że On całkowicie zapłacił za twoje grzechy i zawołać, chcę z tobą żyć na zawsze, bądź moim Panem. To jest właśnie to, co istota chrześcijaństwa, którą dał Polsce w nowym opakowaniu, bo to już dawno, dawno wcześniej w reformacji i tak dalej, ksiądz Blachnicki. I ja nic nie wymyślę nowego, ja po prostu robię każdego dnia to samo. No i tu wskazuję, tu jest rozwiązanie, tu będzie nowa Polska, jeśli się rzeczywiście urodzi. Tu przy chrześcijańskim uniwersytecie wychowamy prawdziwą elitę, niezłomną, nowych żołnierzy wyklętych, nowych niezłomnych, to tu wychowamy. To już się dzieje w projekcie Mega Kościół. Ile nam Bóg da dojść? Zobaczymy. Nie udało się Janowi Łaskiemu, kiedy chciał właśnie taką w XVI wieku taką rzecz dla Polski zrobić. Nie udało się do końca księdzu Blachnickiego, bo go zabili. Ale zobaczcie, Bóg daje nowych, którzy mają dokładnie to samo marzenie. Oni zabiją jednego z nas, ale przyjdzie 10, którzy będą chcieli to zrobić. I dlatego jesteśmy pewni, że Chrystus zatriumfuje, a nie mordercy z SB.